22 czerwca 2014 roku na toruńskim rynku staromiejskim odbyła się ceremonia intronizacji króla kurkowego, który strącił kura z żerdzi podczas corocznego turnieju strzeleckiego. Ta tradycja ma już kilkaset lat, a widowisku towarzyszy wielu mieszkańców Torunia i turystów. Hasłem na sztandarze Bractwa Kurkowego w Toruniu jest zawołanie „Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie”. Przyjmuje się, że Bractwo Toruńskie powstało w 1352 roku. Serdecznie witam mieszkańców Torunia i zgromadzonych i tu przybyłych gości z panem prezydentem miasta Michałem Dorewskim na czele. Równie serdecznie witam pana przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Frunzkiewicza. Witam też serdecznie radnych toruńskich, reprezentowanych może nielicznie, ale za to w dobrowolnej obsadzie. Przede wszystkim panią Urszulę Polak. Proszę państwa, zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj, by dać, proszę nie zrozumienia, zostaje wyłoniony król, którym króluje wtedy w bractwie przez cały rok. Ten król ma mniej więcej takie uprawnienia jak królowa brytyjska, czyli dużo zaszczytów, a mało obowiązków. I w związku z tym chciałem ogłosić, że tegorocznym królem kurkowym został pan Leszek Polak. Proszę teraz króla. Teraz proszę państwa, akt koronacyjny króla kurkowego bractwa strzeleckiego w Toruniu. Czyni się wiadomym wszelkiej braci kurkowej przesławnego grodu Toruń, że wielce nam miły brat Leszek Polak wykazał się zarówno przymiotami ducha, jak i wielkim kunsztem strzeleckim. On to bowiem jedyny podczas turnieju kura z żerdzi strącił, czym powszechny mir wśród braci kurkowej zdobył. W nagrodę decyzją zarządu bractwa do zaszczytnej godności króla kurkowego Anno Domini 2014 zostanie podniesiony. Niechaj panuje nam mądrze i łaskawie, a cała brać kurkowa oddaje jemu należną cześć i szacunek. Podpisano prezes bractwa Józef Jarosz. Proszę pana prezydenta o dokonanie zmiany łańcucha z króla ustępującego. Bracie Leszku, w uznaniu twoich zasług dla miasta Torunia i bractwa, a zwłaszcza wykazanego kunsztu strzeleckiego, nadaję ci godność króla kurkowego Anno Domini 2014 toruńskiego kurkowego bractwa strzeleckiego. Jako symbol twej godności wręczyłem ci ten oto łańcuch królewski. Tak jak twoi poprzednicy, bądź zawsze wierny swemu miastu i bractwu. Wiwat król! Wiwat! 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 Ślubuję na sztandar bractwa, że będę z godnością nosił wręczony przez pana prezydenta łańcuch, symbol władzy królewskiej, szanował miejskie i brackie prawa i obyczaje oraz wiernie służył miastu Toruniowi i swemu bractwu. A teraz, proszę państwa, orkiestra wojskowa zagra hymn bracki. Thank you.
zaszczyt i łaska, aby w mieście Toruniu pełniać swoje obowiązki. To Toruń jest dumny ze swojego bractwa kurkowego i z jego wielosetletniej tradycji. Dziękuję serdecznie za sprawowanie dotychczasowej roli dotychczasowego króla kurkowego. Dziękuję za wypełnianie obowiązków temu, który miał do tej pory zaszczyt być królem kurkowym, a nowo mianowanego i dzisiaj obarczonego godnością wraz z łańcuchem i przysięgą króla kurkowego Anno Domini 2014, pana Leszka Polaka, proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji.